Efekty kontaktu skóry z zanieczyszczonym powietrzem mogą być widoczne po pewnym czasie w postaci pogorszenia stanu skóry. Gorzej ona wygląda, pogarsza się jej koloryt. Skóra może stać się odwodniona i przesuszona. Osoby, które mają skórę bardzo wrażliwą, alergicy, mogą zauważyć też zaostrzenie różnego rodzaju zmian skórnych. Natomiast często te procesy, znaczy głównie te procesy zachodzą na poziomie komórkowym i nie zawsze one są widoczne na pierwszy rzut oka, natomiast odbywają się i kumulują się. Tak więc przyczyniają się do procesu przedwczesnego starzenia skóry. Przed zanieczyszczeniem powietrza i tym negatywnym jego wpływem na naszą skórę możemy próbować się chronić. Tutaj warto, jeśli chodzi o pielęgnację, wdrożyć taką aktywną pielęgnację z zastosowaniem przede wszystkim antyoksydantów. Warto wybrać jakieś bardzo dobre, wysoko stężone serum aktywne, które będzie zawierało na przykład wysokie dawki witaminy C, witaminę E czy kwas ferulowy, które są bardzo silnymi antyoksydantami. Również ważne jest zabezpieczenie płaszcza lipidowego skóry, żeby nie dochodziło do jego rozszczelniania i tym samym, żeby składniki tych wszystkich szkodliwych substancji nie wnikały łatwo w głąb skóry.